ten potencjał, który jest zawsze bardzo ważny, to jest potencjał para. Widzicie w tym symbolu Tantra Movement, ruchu Tantry, to jest ta para łącząca się w miłości. Razem w pozycji Shiva Shakti, bardzo tantrycznej pozycji. Czyli jakby wykorzystywanie tej seksualności świętej i miłości, by się wzrastać. Cieszę się, że jakoś się odnaleźliśmy w parach, niektórzy przez parę lat, niektórzy tylko na czas tego retreatu i to jest piękne. Może to będzie się dalej ciągnąć jako przyjaźń, albo może nawet coś więcej. Bardzo mnie to cieszy. Bo jakby bycie w parze, szczególnie tej świadomej parze, to jest jakby najbardziej skuteczna droga duchowości, jaką doświadczyłem i jaką poznałem dzięki tantrze. Jest to droga taka równoległa do tantry, która jest w tantrze, ale też którą niektórzy ludzie prowadzą bez nawet znajomości tantry. Tantra wspomaga tę drogę w dużym stopniu, jednak jakby czuję, że to też jest trochę oddzielna praktyka. Bycie w świadomej parze jest bardzo mocne. Tak jak powiedziałem wcześniej, że w tantrze 1 plus 1 to nie tylko 2, ale jakbyśmy 1 milion pomnożyli przez 1 milion, to się potęguje. To jest miliard, albo nawet więcej, co nie? Tak więc to, jeśli powiążemy tą świętą seksualność pary, świętą jakby świadomy związek z tantrą, to też się potęguje. Te dwie metody, dwie nauki jakby się wspierają i nie tylko dodają sił, ale jakby potęgują. Tworzy się coś nowego, pięknego, bardziej mocnego. Chciałbym trochę powiedzieć o bycia w tym świadomym związku, czym się różni od normalnego związku. Więc jakby taki świadomy związek, jakby główną intencją stawia sobie to właśnie to, co ja uważam w tantrze jest najważniejsze, nauczyć się kochać coraz lepiej i robić to, wykorzystywać to w tym związku, nie tylko uczyć się w głowie, że o tak, wiem, że to działa, tylko korzystać z tego na co dzień. Wykorzystywać związek, żeby właśnie praktykować tą miłość, znajdywać, odkrywać, jak się kochać lepiej, jak kochać tą drugą osobę lepiej, jak tą miłość wykorzystać, żeby kochać siebie lepiej, żeby czuć się lepiej co do siebie. Tak samo jak wczoraj powiedziałem, jeśli widzimy te szczęście w drugiej osobie i wiemy, że to my spowodowaliśmy te szczęście, to jest to piękna miłość dla nas samych, podczas gdy właśnie my obdarowaliśmy tą miłość, tą drugą osobę. To krąży i wraca do nas ze zwiększoną siłą i ten nadmiar miłości możemy się nim dzielić. I to jest właśnie też piękne, że wtedy z tego nadmiaru miłości nasz związek też staje się, że nie takim związkiem z potrzeb, ale jakby z tego, że chcemy się dzielić, że odczuwamy tą moc dzielenia się
im więcej dam, tym więcej otrzymam. I to tak krąży. To tak krąży w tantrze, co nie? Nie tracimy tej energii, ale ją zaprzęgamy do tego krążenia. To tak samo jak w tej metodzie wykorzystaj, nie strać, use it, don't lose it, tak samo w związku świadomym wykorzystujemy tą energię. I tak samo w związku świadomym musimy być też, jesteśmy też świadomi, że czasami otwiera się głęboki potencjał na wyleczenie ran z przeszłości, na uwolnienie się z narzuconych schematów. I jakby wzrost w miłości i wzrost w ekstazie. Dzięki tej metodzie use it, don't lose it też jakby poprzez godziny uprawiania miłości nakarmiamy wszystkie czakry w sobie, w naszym partnerze, balansujemy się, wypełniamy miłością, karmimy wszystkie czakry, czyli na wszystkich aspektach naszego życia dopełniamy się, leczymy, otwieramy i to działa dla nas i dla naszego związku. Dzięki byciu w świadomej relacji też poprzez to, że jesteśmy w coraz większej miłości, karmimy te swoje serce, naszą seksualną, świętą energią i dzięki temu, że karmimy te swoje serce, kochamy się coraz więcej, mamy tą moc, mamy to zaufanie, mamy to połączenie, że czujemy się więcej, coraz bardziej i też ufamy sobie coraz bardziej. I dzięki temu, że połączenie się staje coraz mocniejsze, co się jeszcze bardziej uświadamia, w im dłuższy, im bardziej świadomy związek, tym to połączenie jest coraz mocniejsze. I dlatego zawsze zachęcam do jak najbardziej długich związków, do nawet jak zaczynacie warsztat, to cieszę się, że też jakoś to się zharmonizowało w tym kierunku. Jeśli zdecydujemy się być z jedną osobą, to wejdziemy w to głębiej, niż jak zmieniamy te osoby przez chwilę. Bo to tak jakby falstart za każdym razem. Im dłużej związek trwa, nawet o te parę godzin dłużej, czyli jeden dzień dłużej, to tym jakby głębiej możecie w to wchodzić. Tym bardziej to zaufanie jest większe i wtedy im dłużej to trwa, tym zdejmujemy więcej masek, tym bardziej odsłaniamy nasze rany. I wtedy stwarza się potencjał do wyleczenia tych ran. Tak zwane triggers, nie wiem jakie to tłumaczenie jest na polskie, triggers? Trigger to... Trigger, okej. Czujemy je coraz bardziej w związkach świadomych. Dlatego, że mamy tą miłość, która nam pomoże przejść przez te triggers i mamy tą świadomość, że tak naprawdę, jeśli czujemy ten trigger, to nie chodzi tylko o naszego partnera. To nie chodzi tylko o nas samych. To nie chodzi tylko o nasz związek. Ale to chodzi o związek z przeszłości. Może związek z naszym ojcem. Może związek z męskością w ogólny pojmowany sposób. Może związek z mężczyznami w przeszłości, z przeszłości. Tak więc leczymy ten związek
z czasami z przeszłości w tej obecnej relacji. Jeśli sobie to uświadomimy, to nie czujemy się winni, nie obwiniamy się, nie obwiniamy naszych partnerów, naszych partnerki. Oczywiście czasami to się wyraża w tej złości i hej, robisz mi to, robisz mi tamto, co nie, i wyrażamy tą złość, ale jeśli oboje mamy tą świadomość, że to jest część procesu, to możemy odpuścić i dać temu płynąć i na przykład w takiej sytuacji mężczyzna może trzymać to miejsce na wyrażanie tej złości. Często to jest złość tłumiona u kobiet szczególnie przez tysiące lat patriarchatu i to, że jesteśmy w świadomości, że jesteśmy w tej miłości, że jesteśmy w tym zaufaniu, kobieta nagle czuje się bezpiecznie, żeby wyrazić tą złość. Oczywiście ona się wyraża jakby ukierunkowana na tego mężczyznę obecnego, który jest często Bogu ducha winien, ale jakby dotyka tej rany. Pokazuje, że ona jest. On nie uczynił tej rany, ale jakby pokazuje, że jest. No i no, ta złość się wyraża. Ale jak my mamy tą świadomość, jak mężczyzna ma tą świadomość, może wtedy najlepszą radą, którą usłyszałem w tej sytuacji, jest bądź jak Shiva. Trzymaj miejsce i daj jej miejsce, żeby wyrazić tą złość, ale nie bierz tego osobiście do siebie. Nie daj się wciągnąć w jej dramat. Pokaż jej, że ją słuchasz. Wysłuchaj ją, ale powiedz jej, że odpowiesz może jutro, jak już będzie inna energia. Nie jest to łatwe, bo czasami słyszymy rzeczy, które nas też mogą boleć, też możemy dostać trigger dla nas, ale czasami jest to świadome najlepsze rozwiązanie i no, jak w moim przypadku zadziałało, nie było łatwe, nie za pierwszym razem udało mi się je zastosować, ale jakby w pewnym momencie ta świadomość wygrała i pokazało się, że następnego dnia ta kobieta powiedziała, że to wszystko, co mówiła, co wyrzucała tą złość, to tak naprawdę ona tego nie czuje, ale była wdzięczna, że dała mi miejsce, żeby ona to wyrzuciła i nie reagowałem moją odpowiedzią na traumę poprzez, jak to zwykle robiłem wcześniej, że kłóciłem się z nią z powrotem, odpowiedziałem swoją złością na jej złość, też albo po prostu uciekałem, zamykałem drzwi, czyli fight or flight, to jest główna moja odpowiedź na traumę. I dzięki temu, że postanowiłem zrobić inaczej, zostałem w tym, wysłuchałem jej, następnego dnia ona poczuła się wyleczona, wyrzuciła z siebie wszystko i ja zobaczyłem, że to działa. Od tej pory coraz częściej stosuję właśnie taką metodę, bo wiem, że działa i dwa, że nasza relacja się wyleczyła dzięki temu. Tak więc ta świadomość w związku daje nam tą siłę. W tantrze czasami mówimy, że God bless the triggers, że to wspaniale, że właśnie mamy, że możemy czuć te triggery. Ten każdy trigger to jest możliwość dla nas, by zrobić coś całkowicie inaczej niż powtarzanie tych samych błędów. I właśnie bycie w związku świadomym stwarza nam te możliwości. A to, że się kochamy tak bardzo i ta święta seksualność też, że naprawdę jesteśmy zaufani w sobie i dzielimy się tymi najbardziej intymnymi momentami
i że rozumiemy się w napełnianiu tej swojej miłości, jesteśmy na tych samych stronach, co nie jest takie super łatwe znaleźć, to też daje nam dużo mocy, że tak naprawdę nie chcemy szukać dalej albo zaczynać od nowa i jakby ta miłość nam pomaga, że okej, przejdźmy przez ten proces. Czasami ten proces jest bardzo ciężki, ale to, że nas to podniesie do coraz większego szczęścia, coraz głębszego związku, że nie wrzucamy rzeczy pod dywan, nie zamiatamy pod dywan z nadzieją, że nikt tego nie zobaczy. Wiele nieświadomych związków właśnie na tym polega, że okej, nie rozmawiamy o niewygodnych sprawach i tłumimy te niewygodne sprawy przez całe życie w nas samych, no i staramy się żyć tym, no i tak żyjemy, co nie, ale żyjemy w frustracji, w niespełnieniu związku, nie... za każdym razem, jeśli przejdziecie przez taką jakby walkę i ją wygracie, niech to was jakby motywuje do okej, pozbyłam się tyle ciężaru dzięki temu, nie było łatwo. Może następnym razem też nie będzie łatwo, ale dzięki temu, że już wiemy, że jest teraz dużo lepiej i tak naprawdę przejście przez ten proces, czasami bardzo mocny proces, gdzie są emocje, gdzie są obwiniania, gdzie są gdzie naprawdę ten siwa czasami musi zacisnąć zęby i ugryźć się w język, żeby nie odpowiadać z powrotem, żeby nie walczyć z powrotem i przejść przez ten proces i to te korzyści, które mamy z tego później, niech nas motywują, żebyśmy wchodzili w te procesy. To jest właśnie ten, ta moc świadomych związków. Także drugi aspekt świadomych związków to jest te lustrzane odbicie. Miejmy wrażenie, co nie, że wszyscy tutaj, ja w ogóle dziękuję wam wszystkim moim lustrom, odbijacie jakiś aspekt mi. Jeśli wchodzimy w jakikolwiek związek, nawet w grupie tutaj, że dzielimy się naszą intymnością i jakby ufamy sobie, a szczególnie w związku jeden partnerski, często odzwierciedlamy swoje, to co najbardziej, zauważmy sobie, może pomedytujmy nad tym, że czasami najbardziej takie niewygodne rzeczy, co widzimy w naszych partnerach, to są często rzeczy, z którymi niewygodnie czujemy się w samych sobie. I właśnie, jeśli mamy tą świadomość, możemy, tak naprawdę często jest najlepszym sposobem zmieniania świata, jest zaczęcie od zmieniania siebie i tak samo jest bardzo trudno zmienić naszego partnera, wszyscy to możemy wiedzieć, że to jest jakby syzyfowa praca często, ale poprzez pracę nad samym sobą możemy właśnie wpłynąć na nową dynamikę, która tak naprawdę też zmieni nie tylko nasz związek, ale może zainspiruje partnera do nowej refleksji w życiu i zacznie odbijać nasze uzdrowienie po prostu. A to jest temat rzeka i chciałbym was do tego zachęcić. Chciałbym podziękować świadomym parom, szczególnie tutaj, które budzą tą świadomość albo już są głęboko w świadomości, że inspirujecie się nawzajem, że jakby smakujemy tego coraz głębiej i coraz głębiej. Trochę szkoda, że nie mogę być tu stryż i jakby
świecić tym przykładem, ale dziękuję innym parom, które przechodzą czasami te procesy, ale jakby widać, że wzrastają w tych procesach i właśnie dziękuję wszystkim parom, które tu są i nawet tym takim na tylko ten retreat, że się łączą i jakby odkrywają poprzez akceptację, koło przyzwolenia, ciekawe, bo to jest następny temat, i wykorzystują ten potencjał, nawet tego związku na parę godzin, na parę dni w trakcie tego retreatu, albo dalej na całe życie, że zgłębiacie, że otwieracie się na nowe drogi i odkrywacie, praktykujecie tu i teraz, jak kochać lepiej i robić to tu i teraz. Dziękuję Wam za tę energię. Wszystkim po kolei. Dziękujemy. A dzisiejszym tematem trochę będzie praca z granicami, co jest ważne w parach, także w jakiejkolwiek pracy z ciałem, czy ktokolwiek robi jakieś masaże, czy nawet uczy jogi, cokolwiek, co dotyczy jakiegokolwiek szczególnie dotyku, to powinna być jakby podstawa, praca nad granicami. Najpierw w pewnym momencie chciałbym się podzielić z Wami ćwiczeniem na temat odmówienia. Poćwiczymy sobie odmawianie. Często praca z granicami, wyrażanie swoich granic wiąże się z poczuciem odmowy. Często tam jest jakaś rana. Odmawiamy naszym partnerom, nasi partnerowie, nasze partnerki czują się jakby odrzucone. No, jest poczucie tej rany z może z dzieciństwa, może z przyszłości, że no jest te, czuje się to odrzucenie. Jeśli jest ta rana, to to poczucie jest takie wyolbrzymione. Wiadomo wtedy, że to jest ten trigger właśnie, że jeśli coś jest wyolbrzymione, jeśli coś czujemy dużo bardziej, dużo głębiej niż tak zwani normalni ludzie, albo normalni ludzie reagują na to, to znaczy, że to jest nasz ten trigger. I mamy różne te triggery, różne rany, w zależności od tego, jakie nasze życie było do tej pory. I w tym momencie, kiedy czujemy ten wyolbrzymiony ból, to mamy tą okazję, by wypowiedzieć to naszemu partnerowi, naszej partnerce. Czasami to nasza partnerka musi być tu, tym, w tej energii Shiwy, by trzymać proces mężczyzny do wyzwolenia emocji. To ona musi być z tymi zaciśniętymi zębami i w tej energii, że okej, teraz zadbam o ciebie, nie będę wchodzić w twoje dramaty, wypłacz się, wykrzycz, a ja cię wysłucham i nie będę reagować, nie będę krzyczeć z powrotem, ale porozmawiam z tobą jutro, jak już przejdziesz przez ten proces. No i czasami też kobieta musi wysłuchać, co tam mężczyzna musi wyrzucić siebie. Czasami to są rzeczy, które nie mają się nic z w związku z tą obecną sytuacją, ale jakby ta złość, czy ból, czy smutek musi być wypłakany, wykrzyczany, nie? Tak więc dzięki wyrażaniu naszych potrzeb, naszych limitów też uczymy się jakby tej odmowy, na przykład tutaj na warsztatach to jest takie miejsce, gdzie w bezpieczny sposób
możemy ćwiczyć sobie sytuacje z życia, możemy sobie przerabiać sytuacje z życia i jakby wzmacniać się i wtedy dużo lepiej możemy je zastosować albo przeżyć w takim prawdziwym życiu. Tak naprawdę nasze taki warsztat, taka tantra, to się zaczyna po retreacie. To wtedy w prawdziwym życiu możemy sprawdzić te wszystkie rzeczy, wszystkie narzędzia, wszystkie metody, których się tu nauczyliśmy. Tak więc tutaj będziemy sobie ćwiczyć tą odmowę. Będziemy ćwiczenie, w której będziemy się starać poczuć tą odmowę, odrzucenie. Pytamy o coś i słyszymy nie, nie dostaniesz tego. I jakby jeden z moich nauczycieli powiedział, że dał sobie radę jakby z tym z odrzucaniem w ten sposób. I ta historia tak trochę jest inspirująca, podam ją, powtórzę. On nie był pięknym, przystojnym supermanem i jakby miał ten problem z poczuciem odrzucenia. Jakby to go bardzo bolało, kiedy czuł się odrzucony, jak chciał na przykład z kimś zawiązać jakiś związek, poderwać jakąś kobietę, to otrzymywał to odrzucenie i to go bardzo raniło i jakby to go stwarzało, że jeszcze bardziej się tego bał i no, nie było to dla niego miłe. W pewnym momencie też zainspirowany tantrą i tak dalej, dał sobie wyzwanie, że on będzie się przy każdej najmniejszej okazji wyzywał do sytuacji, żeby poczuć to odrzucenie. Czyli on po prostu się pytał każdej zapoznanej praktycznie kobiety, czy nie chciałaby umówić się z nim na randkę. I otrzymał tych odrzuceń tyle, że w pewnym momencie przestało to go jakby boleć. Się uodpornił na to. Gdy się uodpornił na to, energia się zmieniła. Mimo tego, że nie jest przystojny, mimo że w ogóle jego wygląd się nic nie zmienił, to, że on jakby nie czuł się już tym raniony, stał się bardzo popularny. W ogóle musi jakby tłumaczyć wszystkim na wykładach, że ma żonę i że jest w monogamicznej relacji, bo po prostu kobiety aż do niego się kleją. No, piękna historia. To, jak nasza energia, jak wyleczymy sobie coś, co nie, to jest właśnie ten. I to ćwiczenie, co będziemy robić, to też jakby, też ma, żeby to poczuć. To jest tak jakby na ćwiczeniu, ale no, będziemy mieli tego spark. Dalej praca z granicami. Nie wiem, czy słyszeliście coś takiego jak Will of Consent. To jest bardzo popularna metoda uczona przez Brit Marty. Ona nie jest tantryczką, ale większość tantryków, a także ludzi, którzy pracują w jakiś sposób z seksualnością, ze świadomą seksualnością, jakby jest zainspirowana tym i no, to, co wam pokażę w ćwiczeniach też, to jest tylko wprowadzenie do tego. To jest, no, ona prowadzi nawet tygodniowe retreaty, żeby wejść w to głęboko, co nie?
tutaj będziemy mieli, nie wiem, jakąś godzinę, dwie może ćwiczeń, co nie? Żeby to poczuć. To będzie tylko wprowadzenie, żebyście no, poznali smak tego i też jakby mogli to dalej wykorzystywać. Nie tylko w swoich relacjach cielesnych, w związku jak najbardziej, ale nie wiem, jeśli ktoś z Was prowadzi jakiekolwiek czy nawet ceremonie, czy masaże, co nie, czy cokolwiek, to też jest to jakby podstawa, co nie, która no, pomoże Wam tworzyć zdrowe relacje i też korzystać innym z tej energii. Okej. Tak więc to by było na tyle. Aha, jeśli chodzi o granice, to jest tak, co nie, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tutaj poprzez wyrażanie granic, poprzez poczucie tego, że te granice są uszanowane, tworzy się leczenie tej sytuacji, kiedy nasze granice nie mogły być wypowiedziane, bo dzieci ryby głosu nie mają, bo na przykład jeśli byśmy powiedzieli, to byśmy dostali karę i tak dalej. I jakby to, że te nie tylko, że mamy wolność do wypowiedzenia tych granic, ale też odczujemy to, że te granice będą uszanowane, to też nas leczy tą sytuację, w której te granice nie były uszanowane. Kiedy mówiliśmy, że nie, dzisiaj nie chcę iść do szkoły, ale musisz i tak dalej, co nie? Teraz jesteśmy dorosłymi ludźmi i mamy wolność, możemy wyleczyć tę sytuację, że kiedy byliśmy zmuszani do rzeczy, których nie chcieliśmy. I jakby na tej wolności możemy zaczynać budować nasze życie, nasze związki. I no, to jest bardzo dobre, żebyśmy się uwolnili z tych schematów, które nam zostały narzucone, które nie musimy całe życie nosić, ok? Więc tak, ok. Będziemy sobie ćwiczyć różne dynamiki. Każdy doświadczy tych dynamik. Jest jedną dynamiką, że lubię dawać na przykład masaż, to nie musi być masaż, z otrzymanymi instrukcjami. Czyli okej, lubię dawać, ale chcę słuchać od osoby, która otrzymuje, co ona tak naprawdę chce. Może ta dynamika mi się najbardziej podoba. Może druga dynamika też daje masaż albo coś innego może. Można to zastosować do każdej dziedziny naszego życia, czy do pracy, czy do... To nie musi być tylko w związku. Lubię dawać, więc na przykład masaż, ale tak jak chcę. Czyli osoba, która otrzymuje, chce, żeby mi zaufała i ja daję tak, jak ja uważam, że jest najlepiej. Okay? Może ta dynamika jest dla mnie najbardziej wygodna i w tym się najbardziej odnajduję. Trzecia dynamika to jest takie te, i czwarta to jest te same dynamiki, ale z perspektywy otrzymującego. Trzecia to jest lubię otrzymywać, ale tak jak chcę. Czyli ja jestem tą osobą, która mówi tej osobie, która daje, że słuchaj, rób mi masaż w ten sposób, teraz dotykaj mnie trochę mocniej, o, teraz chcę lewą rękę, teraz czy mógłbyś mi pomasować stopy?
Czyli jest to, może to jest twoja dynamika, że lubisz otrzymywać, ale wiesz co chcesz i chcesz, żeby ta osoba, która daje, żeby dawać dosłownie to, co ty jej mówisz, że chcesz otrzymać, ok? Albo kolejną dynamiką może być to, że lubię otrzymywać tak, jak mi dają. Czyli jak otrzymuję, to ja mam zaufanie do tej osoby, która mi daje i chcę się w ogóle zupełnie rozluźnić i nic nie mówić i po prostu otrzymać to, jak ta osoba chce mi dać. Czyli zupełnie no, tak, jak ta osoba chce mi dać, więc ja lubię otrzymać cokolwiek ona uważa, że będzie najlepszy dla mnie. Ok? Będziemy sobie ćwiczyć te dynamiki, a później wam wytłumaczę, jak te dynamiki na siebie wpływają i jak możemy kierować je w swoim życiu w sposób, by najlepiej się połączyć albo najlepiej się wyzwać w naszym życiu i wzrastać w dynamice, w której czujemy najmniej wygody i która jest najbardziej wyzywająca dla nas, ok? Ok, to by było tyle na temat mówienia. Przejdźmy do ćwiczeń. Ok? Pytanie? Ja mam pytanie, bo tutaj mamy sytuację, że jest trochę pomiędzy. Co? Mamy sytuację, że jest trochę pomiędzy. Kolejna powiedziała, że lubi otrzymywać tak, jak dają, jeśli dają tak, jak chcą. A, okej. Okay. Pomiędzy też... Ja mam tak samo. Ja to tak samo myślę. Okej. Sytuacje pomiędzy też są. Tak więc... Co tu zrobić? No co tu zrobić? Nauczyć, a potem już nic nie trzeba mówić. Okej. Okej, okay, zobaczymy. Kurczę, tak z czasem może też... Ja przesunąć pół godziny. Tak, co nie? Bo też chciałem was wprowadzić w Tantra Kriya Jogę. Dużo osób tak, dużo osób mnie prosiło. 5 minut na siku może zrobimy przerwę. 5 minut na siku może. Tak, zróbmy siku, co nie? Tak, ale tak szybko, bo nie mamy za dużo czasu już przedłużamy pół godziny jak to zwykle, co nie? Więc ważne, tak, ciku i przynieście wodę. Ze względu na kakao i także tą praktykę jest ważne, żeby mieć nawilżone usta, bo tak więc może ktoś jakby mógł przynieść cały dzbanek, mamy te kubeczki, sobie wypłuczemy. Może pamiętacie, który to was kubeczek. Ja mam pytanie dla kobiet, może ktoś ma nospę? Jak nie ma nospy, to ziele angielskie. Ale ja już zjadłam, to mi nic nie daje. Umieram. I był prowadzatorki mam. Tak na marginesie, tak nawiązując... Karina, glistnij. Ja z uczycielem, totalnie by ci zabrało. Nawiązując do tematu, Karina? Tak? Nawiązując do tematu, chciałbym wam powiedzieć, że mięśnie kegla, może teraz jest trochę za późno na tą zaistniałą sytuację, ale ogólnie wiele kobiet mi powiedziało, że po ćwiczeniu mięśni kegla problemy menstruacyjne są dużo mniejsze. A jeszcze tak nawiązując do tematu, może już słyszałyście niektóre z was o jajeczkach Joni. Kobiety mają tą korzyść, że mogą wykorzystywać jajeczka Joni do ćwiczenia mięśni kegla. To są różne kryształy, w zależności od kryształu, z jakim się łączysz. Najczęściej to są kryształy jajeczka jadowitu,
albo różowego kwarcu, albo obsenitu, to są najbardziej popularne na leczenie i pracowanie z seksualnością, ale też inne, oczywiście, to jest chyba ciemny agat. Tak więc to działa w ten sposób, że jak kobieta jest gotowa, czyli nie wiem, się podniecasz w jakikolwiek sposób, jak twoja jamy jest gotowa, wkładasz sobie takie jajeczko do środka i poprzez mięśnie kegla poruszasz te jajeczko w dół i w górę i w ten sposób sobie nie tylko trenujesz mięśnie kegla, co jest główną korzyścią tych ćwiczeń, ale też jakby masujesz, to jest twój taki osobisty masażysta. Nie jest on tak bardzo skuteczny jak profesjonalny albo partnerski masażysta twojej jomi, ale jest to też korzystne dla twojej jomi. Okay? Ja potrzebuję dopowiedzieć, ponieważ miałam dużo problemów w związku z mięsem kegla i polecam po prostu wybrać się na warsztaty albo do fizjoterapeuty, żeby to zrobić z kimś, żeby też pokazał, wytłumaczył, bo to samemu po prostu można sobie zrobić krzywdę, nie? Znaczy, jak próbujemy takie rzeczy po prostu wkładać czy coś, czy spinać tak na siłę, nie? Nie, no głównie chodzi o to, co nie, żeby nie tylko nie tylko ćwiczyć spinanie, ale też rozluźnianie. Bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Tak. Tylko bardzo często kobiety po prostu wypychają te mięśnie na zewnątrz, nie rozluźniają, tylko właśnie działają. Znowu tak przyponą, żeby je wypchać, to też jest pushing, a nie relaks. Tak, tak, to jest bardzo ważne, żeby relaksować. Dziękuję, że o tym mówisz. No ja to tak tylko zapoznaję z tematem, ale tak jak we wszystkim, co nie, porozmawiać, jak wchodzicie w to głębiej, to ważne, żeby... Ja mam a propos tego pytanie, nie wiem, czy się na tym bardziej znasz, bo powiesz wam, że bo ja na przykład interesuję się już tym tematem od jakiegoś czasu, tylko mnie na przykład fascynuje to, że jak w ogóle, gdzie można takie jajeczko zdobyć, bo na przykład, nie wiem, są różne źródła i na przykład nie ukrywam, że ceny w ogóle to są czasem w ogóle tak różne i, i tak nie jestem pewna, może masz jakieś propozycje, gdzie można takich rzeczy szukać, żebym wiedziała, że jest ok. Bo na przykład słyszałam, że niektórzy sprzedają takie jajeczka, nie wiem, z jakichś sztucznych rzeczy albo coś, to może tak naprawdę wręcz, albo z takich minerałów i rzeczy, które tak naprawdę nie będą ok i po prostu może masz jakieś informacje, jak nie, to pewnie... No mogą szkodzić, taki plastik sztuczny na pewno. No na przykład chodzi nawet nie tyle, że plastik, tylko że niektóre nawet kamienie są takie, że nie są do końca kamieniami, ale są też czymś tam i to się może wpłynieć, tak naprawdę nie wiem, zdrowe. Tak, przecież ogólnie to jakby woli zapłacić cenę niż dać spagna, co nie wiem. Przecież może być jakby bardziej doradzić, nie? Ja to tylko po prostu tak żebyście warto się tym zainteresować i jak mówię, co nie ten. Trish, moja partnerka, uczy o tym, co nie, tak więc jak będziemy tam na grupie, co nie, to ten, to bardzo chętnie podam kontakt, co nie, wiesz sobie już... tak, to jest super, to jest ekstra, to jest wspaniałe, to jest właśnie don't worry, be happy, jest to... jest proces, tak, i to jest piękne, czuję się... okej. Okay. Czasami nawet ekstetycznie, bardzo ekstetycznie, okej. Tak więc prosiłbym, wszyscy jesteśmy mniej więcej?
Czy ja mógłbym prosić wolontariuszkę? Ja bym chciał, ale niestety. Jeśli ja chcę na to pozywać, tak, proszę. Jak nie ty, to ja. Okej. Okay. Więc w tych ćwiczeniach jest bardzo ważne, żebyśmy czuli granice swojego ciała. To jest, no jakby nasze ciało to jest najważniejsze. Jakby odbudowanie granic do naszego ciała, poszanowanie naszego ciała, to jest jakby ten pierwszy krok. Zanim uczymy naszych partnerów, partnerki poszanowania granic, dobrze jest, żebyśmy nauczyli się szanować granice naszego ciała i jakby odbudować to zaufanie pomiędzy umysłem i naszym ciałem, pomiędzy mózgiem i naszymi genitaliami. Tak więc bardziej niż moje instrukcje, słuchaj swojego ciała. Jeśli w tych ćwiczeniach poczujesz nawet najmniejszy znak mdłości, po prostu zwolnij z oddechem. Nie musicie być tymi, którzy trzymają wdech najdłużej. To nie jest jakaś kompetycja, to nie są jakieś wyścigi, wręcz przeciwnie. Ok? Tak więc będziemy sobie to robić w parach. Cały czas, przez całe ćwiczenie patrzymy sobie w oczy, uśmiechamy się, wysyłamy piękną energię. Cały czas oddychamy przez usta, głośno najlepiej, i cały czas język dotyka podniebienia, 3 cm za zębami. To jest ta mudra, o której wspomniałeś. Cały czas oddychamy ustami. Poza tym, na wdechu wyobraźcie sobie, że mam tutaj taki pręt wbity i moja miednica się tak huśta na tym pręcie. Na wdechu moja miednica się podnosi do góry i do przodu. Na wydechu idzie do tyłu. Następna rzecz. Na wdechu zaciskamy mięsień kegla, na wydechu rozluźniamy mięsień kegla. Jeśli zapomnieliście pracę domową, to sobie wyobraźcie, które mięśnie byście używali, by zmusić się do zaprzestania siku, a które mięśnie byście, no dosłownie, co nie? Czyli zaciskajcie te mięśnie. Tylko pamiętajcie o pracy domowej, następnym razem pójdziecie siku, sprawdźcie, czy ta wyobraźnia jest bliska rzeczywistości, bo nie zawsze jest tak, jak myślimy. Okej. Tak, może dlatego ćwiczenia może jest warte, otworzysz okno. Dziękuję za fajny pomysł. I w ogóle, dopóki się nie masujemy, to no właśnie, nie ma czym oddychać w ogóle. Ciężko. Bo to też jest 25 stopni dzisiaj. To nie jest zimny dzień. Dziękuję. Ja będę was prowadził z szybkością wdechu i będziemy zaczynać bardzo powoli i coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. I jak będzie bardzo, bardzo, bardzo szybko, to ja powiem zaciśnij, wtedy bierzemy głęboki wdech,
zaciskamy wszystkie mięśnie, szczególnie mięsień kegla. Cały czas patrzymy się i trzymamy wdech najdłużej, jak tylko potrafimy. Najdłużej tylko, jak nam wygodnie, nie jak potrafimy. Czyli w pewnym momencie możemy, jak już czujemy, że wystarczy, nie czekamy na to, że ktoś, że jesteśmy pierwsi i tak dalej, nie musimy być ostatni. Wydychamy. Ważne jest, jak wydychacie, to wydychacie długo i powoli. Najlepiej z głosem. I zaczynamy od nowa. Tą samą taką sesję. Ok? Robimy to 3 razy. Pierwszym razem, jak zaciskamy mięśnie, to wyobrażamy siebie jako szczęśliwe osoby. Drugim razem, jak wstrzymujemy ten wdech, to wyobrażamy Matkę Ziemię jako szczęśliwe miejsce. Trzeci raz, jak zatrzymujemy ten wdech, to wysyłamy energię do osoby, którą kochamy, albo do osoby, która może tego potrzebować. Może to być osoba z naszej rodziny, albo może jakieś głodne dziecko w Afryce. Ok? Ktokolwiek. Ok. Tak więc podsumowanie. Jeszcze raz. Cały czas patrzymy w oczy. Jeśli łatwiej, tak samo patrzymy w oczy, w oko lewe naszej partnerki, naszego partnera. Uśmiechamy się, wysyłamy tą piękną energię. Cały czas oddychamy przez usta. Język dotyka podniebienia. Cały czas na wdechu podnosimy miednicę, wypychamy w przód. Na wydechu do tyłu, czyli na wdechu zaciskamy mięsień kegla, na wydechu rozluźniamy mięsień kegla, ok? Teraz tą miednicą. Na wdechu podnosimy miednicę do przodu i do góry, na wydechu chuśtamy ją do tyłu. Wdech do przodu i do góry, do wydech do tyłu. Tak huśtamy. Ok? Tak, bardzo dobrze. Tak, 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 bardzo dobrze. Ok. Jeszcze jakieś pytanka? Ok. Robimy to na stojąco. Wszyscy stoimy. Łapiemy się za dłonie. Okej, nie dajmy, żeby jakieś małe szczegóły nas rozproszyły. Jeśli robimy coś nie zupełnie tak samo, nie martwcie się tym. I tak poczujecie to lepiej, okej? Odwrotnie się zazwyczaj robi. Nie, to takie robisz, tak. Wdech do przodu, wydech. Wdech. Ok, to ty uważasz. Ok, to musisz odwrotnie niż. Tak, otwieram to. A tu jest. Ok. No tak, co nie? Na wdechu wypychasz do przodu miednicę, na wydechu do tyłu. Ok. Wdech urwa. Wszyscy gotowi? Raz, dwa, trzy. Ja też mam podobnie, odwrotnie. No dobra, no nie wiem jak wy macie, co nie? Po prostu na wdechu do przodu i do góry, na wydechu do tyłu miednicy. Zaciskamy na wdechu, rozluźniamy na wdechu. Zaciskamy,
Rozluźniamy. Okej. Okay. Dobra. Kochani, jeśli jest przerwa na siku albo na cukrowy, to w tym momencie, kiedy jest, zaczyna się ta przerwa, pójdźcie zrobić te siku, bo jeśli idziecie za 5 minut, to tak każdy idzie za 5 minut i wtedy to, ta przerwa się przedłuża z 5 minut do 20 minut, nie? Tak więc trzeba zawsze na kogoś czekać, no i tracimy dużo czasu, co nie? Które możemy wykorzystać na ćwiczenia, nie? Miejmy tą świadomość, bez ciśnienia. Patrzmy sobie w oczy, uśmiechajmy się. A, okej, okay, dobrze, to ja to, pokażę, w ogóle się zastanawiam. Czekasz na kogoś? Czekaj. To możemy to ja pokażę, co nie, raz, co nie, wiesz, i ten. I później robimy to wszystko, a ja będę was prowadził na wdechu, okej? Okay? Patrzymy sobie w oczy, uśmiechamy się. Okej, okay. Więc kochani, bardzo ważne. To już lepiej potem, ale może wyjmie. Zacznij lepiej. Okej, wszyscy gotowi? Okej, okay. Ja was przypominam jeszcze bardzo ważne, co nie? Może śniadanie było małe, co nie wiesz, albo cokolwiek, może nie wyspaliście się. Bądźcie bardzo uważni ze swoim samopoczuciem. Bo jak mi ktoś tu zemdleje, co nie, to nie jest to zbyt miłe doświadczenie z tamtą. Czujmy siebie, czujmy, słuchajmy tego swojego ciała. Jeśli poczujecie nawet najmniejszy. Najmniejszą oznakę mdłości, zwolnijcie wdech, oddychajcie przez nos może, zadbajcie o siebie. Nie musicie trzymać tego wdechu aż tak długo jak wszyscy inni. Ok? Dobra, trzymajcie się mocno za ręce w razie tego zemdlenia, bo to jest zawsze możliwość, lepiej dmuchać na gorące. Zimne. Na zimne? Okej. Okej. Wszyscy gotowi? Patrzmy sobie w oczy, uśmiechajmy się, dzielmy się tą piękną energią, miłości, sympatii i powoli możemy zaczynać. Wszyscy razem. Podążajcie za moim wdechem.